Dobra, no to jedziemy. Słuchajcie, dzisiaj będzie konkretnie będzie 10 technik zamykania sprzedaży. Takich, które wybrałem jako te najskuteczniejsze. No nie będę wam mówił o technikach, które na przykład nie da się zastosować w sprzedaży telefonicznej. Nie? Takie, że się klienta dotyka na przykład i mówi się, to proszę podpisać i mu się podsyła umowę. No, tego nie zrobicie. Ale takie techniki, które przez telefon jak najbardziej można zrobić. Będzie ich 10. Dobra. No słuchajcie, no czemu w ogóle napisaliście w tej ankiecie, że chcecie mieć zamykanie sprzedaży, szkolenie z zamykania sprzedaży? Więc uznaliście, że pewnie jest to ważne, żeby takie zamykanie sprzedaży umieć robić dobrze. No ale dlaczego? Bez domknięcia nie ma sprzedaży. To jest już ten główny wniosek. Bez domknięcia nie ma sprzedaży. No ale w ogóle, popatrzcie, jeśli będziecie rozmawiać z klientem nawet 40 minut, to czy ten klient powie wam w pewnym momencie, tak, proszę mi to wysłać? Nigdy ci się nie zdarzył taki klient? No się nigdy sam jakoś nie poprosi o to, że mu się to podoba. Dlaczego? Bo jest klientem, a my, nasza rola jest... To nam ma zależeć. Znaczy nawet nie, po prostu on musi jakby zostać zapytany o to, tak, zaproszony do tej... Ale dlaczego tak jest, że klient musi zostać zapytany, zaproszony do zakupu? Dlaczego klient sam nie powie, tak, chce to? Bo on ma też 1500 różnych innych ofert tak naprawdę i mu czasem nie do końca zależy, czy on weźmie konkretnie od nas, czy weźmie... Trzeba dać mu ten impuls, nie tak? Trzeba dać mu właśnie ten impuls. Że to właśnie od nas ma wziąć, a nie na przykład od kogoś innego też. Tak. Ale najważniejsze, żebyście to, co macie sobie zapamiętać, to jest podział w społeczeństwie. Na dwa obozy. Jest podział na dwa obozy i klient, nawet jak mu się bardzo to spodoba, a wielokrotnie tak jest, wy pewnie słyszycie, słucham? To nie będzie się bił. Nie będzie się bił, nie będzie się bił i nie licz na to, że on ci powie, tak, super, biorę, niech pan mi powie, czy mam przygotować już dane, czy za chwilę. Ty jesteś sprzedawcą i to ty masz decydować, jak rozmowa przebiega, więc z perspektywy sprzedawcy zamykanie sprzedaży jest mega istotne. Bo co z tego, że przez 40 minut będziecie opowiadać o produkcie, jeśli nie pojawi się zamknięcie, nie wyjdzie ono od was, to od klienta na pewno też nie wyjdzie, nie liczcie na to. I dzisiaj wam podam 10 takich sposobów, jak to zamknięcie od was ma wychodzić, jak ono ma być zrobione płynnie, w taki sposób, żeby klient się nie poczuł osaczony. Bo ważna zasada jest taka, mam nadzieję, że ją znacie. Wszyscy uwielbiamy kupować. Kupować. Ale nikt z nas nie lubi, jak ktoś nam coś sprzedaje. Nie? Więc zupełnie inaczej jest, jak my podejmujemy decyzję, że tak, chcę kupić, bo to się mnie podoba, a zupełnie inaczej, jak ktoś nas nagabuje do tego, żeby nam sprzedać. To jest różnica. Więc nikt nie lubi, jak mu się sprzedaje, ale każdy lubi kupować. I waszą rolą jest podczas całego procesu sprzedaży doprowadzić do tego, żeby klient miał poczucie, że on to kupił od was. Nie, że wy mu to sprzedaliście. On to kupił od was. I takie zamknięcie sprzedaży, delikatne, lekkie, płynne, właśnie powoduje to, że klient ma poczucie, że sam to kupił, a nie, że ktoś mu to wcisnął do gardła. Jak zamykać sprzedaż? Słuchajcie, główne zasady. Co nie działa? Nie działa na pewno i mam nadzieję, że część, która już była na moim szkoleniu, to wie, część, no, która nie była, to się dowie. Będę to powtarzał jak mantrę, ponieważ no, to po prostu są fakty. Trzeba się z tym zaznajomić, trzeba to stosować. Nie działa pozostawianie inicjatywy w rękach klienta. Nie działa. Więc jak będziecie żyli w takiej utopijnej wizji rzeczywistości, że opowiem klientowi o wszystkim, co dla niego mam, przedstawię mu wszystkie możliwe korzyści, powiem mu o tym telefonie w najcudowniejszych barwach, po czym będę czekał, aż mu powie, dobra, biorę to, to na pewno to się nie wydarzy. Ty od początku do końca rozmowy masz przejmować inicjatywę w tej rozmowie. Ty nadajesz jej ton, ty nadajesz jej formę, ty nadajesz jej tempo. Tak więc na samym końcu, kiedy już wychodzi czas, przychodzi czas na zamknięcie sprzedaży, to nie zostawiaj inicjatywy w rękach klienta, bo się nie doczekasz. Bo to, czego się doczekasz, to klient ci powie, to ja się jeszcze zastanowię. To się na pewno tego doczekasz. Inicjatywa zawsze ma być po twojej stronie. Jeśli doszedłeś do końca rozmowy z klientem, do końca to mam na myśli, że już zbadałeś potrzeby, przedstawiłeś ofertę, zbiłeś potencjalne obiekcje,
i wypadałoby zamykać sprzedaż, czyli to jest ten koniec rozmowy. I jeśli na końcu rozmowy zaczniesz zadawać pytania otwarte, składające do dalszych rozmyślań, rozważań, czyli pytania w stylu, czy byłby pan zainteresowany? Dość, że to jest pytanie przypuszczające, w trybie przypuszczającym. Nie wolno w ogóle takich pytań używać. Dwa, to jest czy. Na pytanie czy odpowiem tak albo nie. Co pan sądzi? Kiedy na samym końcu rozmowy powiemy klientowi, co pan sądzi o tej propozycji, na samym końcu, nie mówię, że w trakcie, tylko na samym końcu, kiedy już wypadałoby zamknąć, zapytasz się go, co pan sądzi, no to możesz liczyć na to, że klient zacznie wymyślać. No sądzę, że fajna, ale musiałem to jeszcze przemyśleć. No sądzę, że podoba mi się ta propozycja, ale może poczekam na lepszą, może poczekam do końca umowy. Więc zadawanie takich pytań na końcu to jest krótka droga do porażki. Więc nie polecam takich pytań. Nie działa również akwizycyjna nachalność, przynajmniej w naszej branży, bo dalej są takie branże, w których to może działać. Jak chociażby przecież cały, że tak powiem, biznes garnkowy w firmie, którą znamy. Przecież tam to dokładnie na tym polegało. Dzwoniono do starszych ludzi, wciskano im te garnki, czy tam zapraszano ich na te spotkania i odbywało się to na zasadzie po prostu dociskania butem. Niech pan przyjdzie, niech pani przyjdzie, będzie za darmo, jeszcze pani dostanie bon na wykorzystanie do czegoś, jeszcze pani sobie obejrzy kabareciarzy. Więc w innych branżach może to będzie działać, u nas nie. Dlaczego? Ponieważ ta branża nasza już jest bardzo mocno wyeksploatowana. Telemarketing w Polsce, taki z ofertami telekomunikacyjnymi, no jest przynajmniej od 2006-2005 roku. To już jest 11 lat. Ci klienci już się naprawdę nasłuchali, już mają bardzo duże doświadczenie w tym, jak sobie radzić z telemarketerami, więc nie pomagajcie im. Bo jak będziecie ich wcisnąć, to oni z natury mogą powiedzieć, ok, skoro pani mnie ciśnie, to ja pani pokażę, że ja i tak tego od pani nie kupię. Bo to ja decyduję, a nie pani. Więc to, tego nie róbcie. Raczej trzeba budować relacje z tym klientem. No i nie działa zbyt wiele możliwości wyboru. Kto z was przedstawia klientowi w trakcie rozmowy więcej niż dwie propozycje? Wszystkie oferty, jakie były. Jeśli dostajemy jedną ofertę do wyboru, no to albo ją kupujemy, albo jej nie kupujemy. Nie mamy punktu odniesienia. Nie jesteśmy w stanie jej sobie do niczego przyrównać. Jeśli dostajemy dwie oferty do wyboru, to oceniamy jedną przez pryzmat drugiej. Jeśli ta kosztuje 99 zł, a ta kosztuje 49, to ta nam się wydaje atrakcyjniejsza, bo płacimy mniej. Co ciekawostka, jeśli przedstawimy oferty w drugiej kolejności, czyli najpierw 49, a potem 99, no to tej klient nie kupi. W tej kolejności może kupić albo tą, chociaż większe prawdopodobieństwo, że kupi tą. A więc wybór spośród dwóch ofert jest takim optymalnym wyborem. Natomiast jak będziesz chciał dawać klientowi do wyboru trzy oferty, to on się już nie zdecyduje w trakcie rozmowy na nie. Chyba, że wcześniej robił research, chyba, że wcześniej badał i zna te oferty i już ma wstępnie wybraną. To może tak. Ale jeśli ty go zaatakujesz rozmową i powiesz mu o trzech ofertach, to licz się z tym w bardzo wielu przypadkach, że klient powie, ja się muszę zastanowić, ja muszę to przemyśleć, bo trzy oferty to będzie dla niego za dużo. Więc najlepiej jest dawać dwie oferty. No w ogóle to najlepiej wyskoczyć jedną i klient powie, ok, podoba mi się, kupuję. Ale jeśli powie, chciałbym coś innego, wtedy dajesz mu drugą. Natomiast jak powie, chciałbym jeszcze coś innego, tutaj już bym w to nie szedł. Już bym nie szedł z klientem, dobra, to jeszcze trzecią propozycję mam dla pana. Ja bym zrobił coś takiego, proszę pana, mogę panu zaproponować jeszcze trzecią ofertę albo czwartą, no ale myślę, że tutaj pokazałem panu dwie najkorzystniejsze i spośród tych powinien pan wybrać, która się panu naprawdę podoba. Bo co z tego, że ja panu zawrócę głowę jeszcze trzecią, skoro ona, no dokładnie, stracimy czas, będzie pan jeszcze bardziej zirytowany i tak dalej. Więc skłaniam was do tego, do dwóch. Czyli niezbyt wiele możliwości wyboru nie dajemy. To nie działa, natomiast co działa?